Także witam was w kolejnym odcinku. Na początku strzelcie lajka, zostawcie hashtag pająka, przypnę wam serduszko. I co, lecimy z przestrząsankiem, jak to mówią. Bożym przestrząsaniem. Trzeba trochę poprzestrząsać, jak widzicie. Tam coś tam było zrobione już nie w tych polach. No i co, dzisiaj cały dzień będzie znów poświęcony temu. Wiem, że z odcinkiem, no tam poświęcone. Zobaczymy, jak szybko się uda, nie? No to na szczęście mogę sobie dwa pokosy, na szczęście, no spokojnie przetrząsać na raz. Także ten pająk jest piękny, nie? Naprawdę. W innych farmingach nie było tej możliwości pająkiem sobie porobić, dlatego się bawię tutaj tym pająkiem. Nie były, ale 15 robiłem pająkiem. Dobra, tam to trochę, jak nie będzie mi jak, to wiecie. 15 robiłem takim pająkiem, co się pasek zrywał. 17 chciałem robić pająkiem, ale niestety pająk do 17 nie działał mi. I chyba dalej mi będzie działał, jak na pobiorę, nie? No, no, biega musi być. To jest taka przyjazdka trochę głupia, bo jak zatrzyma się, to ona musi jakby sobie zbija ten bieg, w sensie do neutralnego, czyli do postojowego, tak jakby. A... I jak chcesz ruszyć, to niestety to wszystko musi sobie na nowo wbić ten bieg, nie, po prostu. Także no lepiej się zatrzymać za często. Ale tak rozjazdka spoko, nie? Fajnie se trybi, nie? Według mnie jedna z lepszych do tej gry, nie? Tak rozjazdka, także... Ja szybko idzie to przetrząsanie. Ja w kolejnym odcinku myślę, że będzie zgrabianie nawet. Dobra, ja się patrzę tego tyłu. I zobaczcie, to już czekajcie, bo... Ja nie pamiętam, który to jest odcinek, czekajcie. Na poprzednim, czy nie pamiętam, co dokładnie było na drugim odcinku, czyli to jest już trzeci odcinek, dobra. 4 odcinki dziennie nagrać, to myślę, że i tak będzie spoko pomysł, nie? Typu 4 ponagrywać, zawsze mieć tam do przodu. Oczywiście weekendy wolne, nie? Chociaż teraz weekend nie jest wolny, no bo... Byście mieli co oglądać po prostu. Ale już od kolejnych weekendów zaczynam tak pozdrowić, że mam weekendy całe wolne, nie? No ewentualnie w tym pod muzykę będę tylko robił te wolne weekendy i tyle. Nie będę się starał nagrać weekendy, bo weekendy to każdy chce odpocząć, jechać gdzieś, się przepieprzyć, a nie tylko. Wiecie, w sumie co, nie? No i tam wpadnijcie do Bartosza, do Kieł, będzie miło, nie? Bartosz też ten dar, Jezu. Bartosz, czyli główna osoba, która odgrywa tutaj Andrzeja, wróci w sumie za 14 dni. Dlatego tak w realu, nie? Wiadomo, nie, tak się dopiero gdzieś tam za 14-15 dni będziecie go widzieć po prostu na odcinkach. A Darek, zobaczymy, nie? Darka nie wiem, czy on też wyjechał na dłuższy czas, czy nie? Czy wszystko dowiecie, nie? W swoim czasie. Ale będziemy musieli też na złomowisko właśnie pojechać w sprawie tej prasy, zobaczyć, czy jakaś będzie po prostu, czy nie. I coś ewentualnie zakupić, nie, po prostu. Wiecie, żeby coś tam poprasować, nie? Dawaj, dawaj. Biega sobie, redukujesz i redukujesz, nie? Dobra. Dobra, no widzisz, właśnie to ja to sobie będę robił, o, tak. I tak, o, będzie najprościej.
bo muszę też jeszcze bliżej jakby prawej strony, bo widzicie jak to tam idzie, nie? Dobra. Wiecie, pająkiem to się może parę razy robiło w życiu, a nie całe życie, nie? No i dobra, jakoś tam będzie, nie? Wiadomo, to nie musi być też idealnie tam przetrząśnięte, bo przecież samo słońce już załatwi to, nie? Tu też tak wolę z jechać i chcę tak zacząć. Właśnie, no kosy to jest najpiękniejszy moment, który może być w życiu, nie? Po prostu wtedy tak jakoś ten zapach, nie? Nawet sam robi robotę, nie? Że jest gituwa, nie? No i elegancko sobie lecimy, także jest git, jak to mówię. Żabki se rachotają ciągle dalsze, także widzicie, żabki se będą rachotać, jak to mówię. Oczywiście to najważniejsze, że przed tym też najważniejsze jest to, żeby się dużo pili, nie? To jednak najważniejsze. No pracę 30. To... I teraz odpinamy to i pojedziemy potem po przetrząsarkę, nie? Znaczy nie po przetrząsarkę, Boże, po skrabiarkę byśmy pojechali, Jezu, ale nie! Gdzieś jeszcze jedna łąka jest. Jeszcze jedną łąkę trzeba przetrząsać. Ja chciałem jechać teraz, a pomyślałem, a już zaraz jedziemy, wyjedziemy po skrabiarkę i koniec, nie? Jeszcze kurwa tamta łąka jest, nie? No i dobra, tu jest już wszystko przetrząśnięte. Dobra, Jezu, mam przecież flysticka cały czas podpiętego, a ja akurat podnoszę na tym, gdzie. Bardziej. Światełka może włączymy lepiej. No, ona tak się wolno widzieć. Ona to jest realistyczna przyjazdka, to według mnie... Ona jest na RS Portal dostępna, także jak ktoś chce sobie pobrać, to na RS Portal. Także jak ktoś ogląda tego momentu i chce wiedzieć, gdzie jest, skąd to się jest, to jest na RS Portal. Tak samo to jest na RS Portalze. Tylko, że jakby przez ModHuba trzeba pobrać. Ale to jest według mnie najlepsza trzydziestka, która wyszła do tej gry, nie? Lepszej nie będzie, czekajcie, tu będzie trzeba skręcić tutaj. No i dobra. Nie, tamtej strony trzeba przecież. No to też nie jest za duża łąka, ale nie taka mała też nie wydaje. Nie opuścimy. Ja ciekawe, czy ona czasami nie przetrząsa, jak jest podniesiona. Dokładnie. Dobra, bieg i rura. Wyłączymy to światło, bo to bez sensu. No i lecimy, nie, jak to mówią. Mamy około 9 minut, 10 zaraz będzie, także zostawcie tam lajka, suba, wiecie, gdzie macie wpadać, nie do tego ciągle powtarza, bo to nudne. Już sobie mi na to zwracałem tutaj na przykład Polaku zwracał uwagę z tym, także nie tylko on, ale też reszta widzów, także dziękuję za te uwagi. I myślę, że jak powiem po prostu, że wiecie, będzie macie wpadać, to już nie będziesz tak obraźliwie, nie?
nie wiem, moi widzowie już chyba wiecie, gdzie macie wpadać. Jak wam coś powiem, to wpadajcie, nie? Wam cię trzeba. Kurwa, do prawej bardziej, o. No. Tutaj sobie jakieś tak pojedziemy i będzie elegancji. No i elegancko idzie, no pani. Zostawcie lajka, czy się i tego nie. Nie będzie fajka. Bardziej bliżej prawej. Bartek, słuchaj się, 30. No. Jeszcze na kolejnym odcinku nie skrabianie. Bo już na tym raczej nie zdążymy tego raczej zrobić. Na tym zdążymy tylko samo przetrząsanie tej łąki zrobić. No i tak, to dobrze, że takie odcinki są, bo to wiecie. Także na to czwartku będę miał spokój, nie? Ale pewnie nie będę nagrywał dalej, żeby mieć jeszcze na kolejny week, tydzień już nie nagrywać, nie? No bo jednak się nie chce tego nagrywania robić, nie? Idzie to kapitalnie, naprawdę, to jest robota, nie? Ja bym tak cały dzień mógł, nie? Tej 30 tak robić, nie? Najbardziej by mnie cieszyło właśnie to, że będę sobie mógł jeździć 30, co jechać iść w drugą, we w tą i za to przetrząsać, nie? Także jak ktoś pewnie tam w ralu chciał jakieś 100 km chociaż ode mnie, 200 max może być, mieszka i by chciał, żeby tam co 2 lata mu przyjechał i coś tam pomógł w gospodarstwie, to tam pisać, nie? Ja chętnie takie coś bym nagrał, nie? Jeżeli się byłby osoba pozdrowiona, coś bym jeszcze na nockę się zatrzymał tam u was, bo to tak na cały dzień, żeby to was przyjechać ogólnie, nie? Muszę na rano zostać jakieś tam może obrządki porobić. By się wszystko pokazali jak tam u was i byłoby kapitalnie, nie? Kierunki nawet działają, tak patrzę sobie, widzowie, bo... No, wszystko działa. Nic, jeszcze jest, też nie daje, nie trzeba nawet wychodzić, żeby kierunki zobaczyć, bo już tu widać, nie przez szybę, lewo mam do prawo. To jest jednak ulubiona rzecz takich starych silnikach. Mamy 14 minut, nie no, to mówię na spokojnie, co zdążymy to dzisiaj myślę przetrząsnąć. I kolejny odcinek też będzie mówił, jak będzie skrabianie, nie? Tam myślę, że już będziemy mogli też przyspieszyć trochę robotę, bo jednak z skrabiarką to może szybciej jechać. Dobra, no widzicie to jakoś, nie? Owakoś.
Też zaraz po tym, jak to nagram, idę, muszę pogadać z Łukimi i miałem pójdę też odpoczywać dalej, nie? Także takie mam dzisiaj plany. Miałem z nim pogadać, chociaż dzisiaj z nim pogadam przez te 2 godziny. Rura musi jebać, jak nie, to nie. No. Dobra, staniemy na chwilę. Miniaturkę wystrzelimy. I teraz skończymy widzowie i będzie elegancko, nie? Najgorsze to jest to, że są te zakręty, także chyba uważać widzowie naprawdę. To trzeba przejazdy są także. No, idzie to jakoś jak to mówię. Koniec jest widzowie, to zobaczcie. To już jest naprawdę, to już był koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. I nie będzie nic. Ten pomoc muszę wcisnąć. Blokuje. Już mnie trochę noga zabolała. Ciągle wciąłem tylko ten pedał gazu, gazu i gazu, nie? 4 odcinków, także no przez 4 odcinki tak ciągle trzymać to wiecie, jest trochę jednak męczące. A ja lubię sobie trochę tą nogę zmieniać tę pozycję, bo ja bym w jednej pozycji na przykład wam nie usiedział, nie? To jest niemożliwe, nie? Dla człowieka. Żeby mi by ktoś zapłacił, to naprawdę może, ale żebym kurwa tak by siedział, to by nie, z paręnaście tysięcy by się mi zapłacić. Dobra. Pan się wyłączył, wyłączył, dobra. Jedziemy na gospodarstwo, odstawić go, przepiąć do skrabiarki.
z chęcią odcinek, nie? Ja też, drogi widzu, strzelca, to lajka, suba z dzwonem, będzie miło. Za to, że się człowiek stara i tyle, nie? No to jakie soja rośnie. Nie, co to jest soja? Soja. Taka uschnięta. Co kapitalnie rośnie. Ta słoma też fajnie wygląda, naprawdę. To dalej mnie cieszy, nie? Że ta słoma tak fajnie rośnie, nie? Znaczy ta słoma ze sendem, bo takie kubki fajne tego, nie? Choć tylko ta tekstura mi się tylko nie podoba, nie? Ułożenie słomy jest idealne. Bytnasy znowu było lepiej to zrobione ze sobą, bo była szeroka i była taka puchowata, nie? Jeśli w 15 to było tak zrobione, że ta słoma była odwrócona jakby do góry nogami, i to też takie lepsze było według mnie. Z pająka wstawiłem pod dom. No ale trzeba wyczepić. Tu jest oczywiście nasza pana gwiazdówka. Ulubiona nasza gwiazdówka. Także na kolejnym odcinku będziemy sobie ją zgrabiać. A ja was żegnam do kolejnego. Zostawcie lajki, wiecie co dalej. Suba też. Na razie, cześć.